Niemcy zastosują lek, który otrzymał wcześniej Trump. Niemcy zastosują nowy lek na bazie przeciwciał, który otrzymał wcześniej Trump. Niemiecki rząd kupił lekarstwo na bazie przeciwciał do walki z koronawirusem, które ma pomóc w obliczu niedoboru szczepionek przeciw COVID-19. Niemcy będą pierwszym krajem Unia Europejska, który zastosuje lek, z jakiego korzystał wcześniej były prezydent USA Donald Trump, informuje Deutsche Welle. Od przyszłego tygodnia przeciwciała monoklonalne będą używane w Niemczech jako pierwszym kraju Unia Europejska, początkowo w klinikach uniwersyteckich, przekazał minister zdrowia Jens Spahn gazecie Bild am Sonntag. Rząd federalny kupił 200 tysięcy dawek za 400 milionów euro, dodał. Trump był poddany tej formie terapii i przeciwciałami, kiedy został zakażony koronawirusem w październiku ubiegłego roku, powiedział Spahn. Amerykański prezydent, który był krótko hospitalizowany z powodu zakażenia, był leczony koktajlem przeciwciał Regeneron amerykańskiej firmy Regeneron. One działają jak bierna szczepionka. Podanie tych przeciwciał na wczesnym etapie może pomóc pacjentom z grupy wysokiego ryzyka uniknąć poważniejszego rozwoju choroby, PAP, dodał. Portal dw.com przypomina, że Spahn był niedawno krytykowany z powodu wolniejszej niż oczekiwano akcji szczepień w Niemczech. W rozmowie z Bild am Sonntag, minister przestrzegł jednak przed obwinianiem podczas pandemii. Powinniśmy uważać, by 2021 nie stał się rokiem winy, podkreślił Spahn. Mówienie o błędach i niepowodzeniach jest ważne, ale bez nieustającego zrzucania winy na innych, ocenił. Szef resortu zdrowia przyznał jednak, że Niemcy nie dość zdecydowanie podejmowały działania w celu zwalczania pandemii, ale dodał, że politycy i obywatele są współodpowiedzialni za wysokie wskaźniki infekcji i liczbę ofiar śmiertelnych podczas drugiej fali zakażeń. Wszyscy mieliśmy złudne wrażenie, że mamy wirusa pod pełną kontrolą. Podejrzewaliśmy, że koronawirus może powrócić. Ale zdecydowana większość nie chciała tego przyznać, zaznaczył.